Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Nano Leksik. Wybacz, że z auta, ale niestety sytuacja tego wymaga. Dzisiaj ze mną pasta do chromików, tudzież metali nierdzewnych, tak to ujmę. Tu widziałeś akcję w Audi na chromie tylnej belki. Tu pojedziemy. I pięknie zdjęło, słuchaj. Co do produktu, bardzo fajna gęstość. Bardzo fajnie się prowadzi, bardzo fajnie się tym pracuje. Można powiedzieć, że niekończąca się historia. Co lepsze, słuchaj. W zależności, ale to klasyka, od zastosowanego pada, takie masz cięcie. Jeżeli chcesz naprawdę grubo wyciąć, bierzesz filc. Jeżeli chcesz przyciąć średniaki, wiadomo, bierzesz twardy, średni. Ja tutaj wziąłem, chciałem odświeżyć. Nie ciąłem tego na maksa ze względu na wyżłobienia, a dwa, że ten chrom niedługo będzie taki sam. To jest bagażnik. Tam co chwilę coś wkładam, wyjmuję. Nie ma opcji, żebym go utrzymał w idealnym stanie, więc... Znaczy, mógłbym się pokłócić o cięcie, ale to jest moje auto, więc litości, kurczę, no nie dajmy się zwariować. Co do produktu, bomba, wydajność jest kosmiczna, naprawdę, z czystym sumieniem polecam. Najlepsze jest to, że nie śmierdzi, a wycina srogo. Także ręcznie nie próbowałem, ale też jak najbardziej możesz, jak w większości past do chromów. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Oczywiście pastę dostałem za darmo i dlatego ją chwalę. Nie, jest naprawdę fajna i jeżeli miałbym wybierać między tą pastą a mocno tnącą od CarPro, wybrałbym tę pastę. Naprawdę. Z tego względu, że nie śmierdzi, a cięcie jest na bardzo, znaczy w sumie na tym samym poziomie. Na tym samym poziomie. Z tym, że, znaczy może nie, inaczej. CarPro może delikatnie mocniej tnie, ale tutaj jest zdecydowanie lepsze wykończenie. Tam to już jest naprawdę na maksa bałagan. Tutaj naprawdę na tym chromie w jednym miejscu, jak próbowałem na twardym padzie, zostawił mi hologram. Na średniaku wyszło naprawdę perfekcyjnie. No dobra, słuchaj. Jadę do domciu. Wybacz, że w takiej scenerii, ale no niestety, kurczę, mam mało czasu tak naprawdę i staram się jak tylko mogę nagrać jakąś wypowiedź. Dzisiaj akurat wyszło to, że nagrywam w Audi. No dobra, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć i pyk tempomaci.